Witam serdecznie w grze 3D Boxing. Jak widać, mamy takie proste menu, gdzie możemy sobie wybrać jednego gracza, dwóch graczy. Oczywiście wybiorę jednego gracza. Wpisz imię. Proszę bardzo. I wciśnij dowolny klawisz. I proszę bardzo, już mamy tutaj box w najlepszym wydaniu. Jak widać, jestem chyba tym niebieskim. Tu się lutuje tak, że się trzyma wciśnięty przycisk i kierunkiem się robi ciosy. Tak, do przodu, do tyłu, to jest garda, obrona, w ten sposób. Tak, no to lutujemy zawodnika. Chodź tutaj. Chodź tu zaraz tutaj w brzuch, w głowę. Może tak ci. O tak, o tak. I jeszcze, jak mu energia leci. Jeszcze, zaraz będzie knockout, chyba mi się wydaje coś. W brzuch. I cyk. I cyk, mnie też tam widzę, lutuje co nieco. Tak, zaraz tutaj. Zanim się skończy pierwsza runda. Jak się zawiesił na linach. Niestety chyba nie wstał. Chyba nie wstał. Odliczone było do 10. I papa. Teraz mamy kolejnego zawodnika. Niejaki Łasi. Już, proszę bardzo. Wygląda jak tamten. To tak samo jak tamten chyba go zlutuje. No, tylko... Co on ma, jakieś dłuższe ręce, czy co? No lutuj. Dobra, już go tam. No nie wierzę. Wstawaj! Wstawaj! Powstałem jeszcze, ale jak to się stało, że mnie powalił? Chyba, że jeszcze z tego poszedł. Z takiego... Jak to mogło się stać, że mnie tak walnął porządnie? No, w podbródek go. Trochę niełatwo jest tak trochę celować, nie wiem. Oj, dostał. Ale odlicza mu 7, 8, 8, wstał. No to muszę go teraz jeszcze przypucować porządnie, aż mu energia spadnie do zera. Tak, i w brzuch go. I tak, i garda. I lutuj. No, jeszcze raz i będzie, i się rozłoży. Tak jest. Teraz już nie powinien wstać. Tak jest, kolejne zwycięstwo. Gregok szaleje. Chociaż energii też mi troszeczkę. Teraz mamy kolejnego zawodnika o imieniu Roland. No i gość wygląda jak zwykle tak samo. Nic nowego. Jedyna rzecz, która tutaj może być, to tyle, że może być może i bardziej wytrzymały. Albo też powiedzmy... Co się tak przyblokowali znowu? Może być nieco, powiedzmy, szybszy, albo lepiej trafiać, czy też gardy lepiej robić. No, bo jak tak dalej pójdzie, to ja się zaraz rozłożę na łopatki. Dobra, lutuj, lutuj. Rolanda. Tak, to już trzeci zawodnik. Mało mam energii, może się trochę wycofam. Nie ma, energia tu chyba nie rośnie, ale może być tak, że będzie koniec rundy. Te 2 minuty trwa runda, czyli długo, tak jak w prawdziwym meczu. To jeszcze pod kątami można zadawać pewne ciosy. No chyba z tym już nie uda mi się wygrać. Już chyba będzie po mnie. I leżę. Wstawaj. Wstawaj.
Dam radę wstać? Niestety nie dałem rady wstać. I tak oto zostałem rozłożony na łopatki. Także 3D Boxing, fajna gierka, można trochę pograć, ale problem jest tym, że sterowanie jest nieco niewygodne. A tak to poza tym całkiem fajna gra. Więc teraz Szalony Joe jest jako pierwszy. Także można sobie tutaj pograć w tą grę. Raz się wygra, raz się przegra. Do trzeciego maksymalnie udało mi się dojść. No i to jest taki po prostu trójwymiarowy boxing, jak sama nazwa wskazuje. Więc do następnej gierki.